Zawsze było tak, że ktoś podnosił głowę i ją dostrzegał. To trudno zrozumieć, a chcę powiedzieć, było nas na tym statku ponad 1000 osób. Podróżujących, bogaczy, pasażerów, różnych dziwnych ludzi i nas. I zawsze, za każdym razem znalazł się ktoś, kto ją spostrzegł po raz pierwszy. Może właśnie przechadzał się po pokładzie, coś jadł, poprawiał sobie spodnie, nagle podniósł głowę, rzucił okiem na morze i spostrzegł ją. A wtedy stawał jak wryty, serce zaczynało mu łomotać i zawsze, za każdym razem, przysięgam, za każdym cholernym razem wlatał się do nas, do wszystkich, do całego statku i wołał: Ameryka! Ameryka! I stał tam dalej, jakby pozował do zdjęcia z taką miną, jakby to on tę Amerykę zrobił. W niedzielę po pracy ze szwagrem naprzód próbowali coś ze sklejki, a potem się przełożyli i wyszła im ta Ameryka. Ten, który pierwszy spostrzegł Amerykę. Nie należy myśleć, że to jest kwestia przypadku, ani nawet diopli. To jest przeznaczenie. Ci ludzie mieli od zawsze tę Amerykę wpisaną w życiorys. Już kiedy byli dziećmi, jeżeli dobrze im się przyjrzałeś i spojrzałeś w oczy, widziałeś tam tę Amerykę przyczajoną, gotową się zerwać, żeby przemknąć przez żyły, krew, nerwy i coś tam jeszcze do mózgu, a stamtąd do gardła, żeby przejść ten krzyk: Ameryka! W tych dziecięcych oczach była już ta cała Ameryka, która czekała. Tego nauczył mnie Danny Goodman, T.D. Lemon, Nowe Cento. Największy pianista, jaki kiedykolwiek pływał po oceanie. W oczach ludzi, mówił, widać to, co zobaczą, nie to, co widzieli. Tak mówił. Ja tych Ameryk widziałem już tyle, 6 lat na tym statku, 5-6 miesięcy każdego roku. Kiedy schodziłeś na ląd, nie mogłeś się nawet prosto wysikać do kibla. On sam nieruchomo, a ty się nadal chwiałeś. Bo ze statku można wysiąść, ale z oceanu. Kiedy wsiadłem na ten statek, miałem 27 lat i tylko jedno mnie rajcowało. Granie na trąbce. To też, kiedy odeszła się wiadomość, że na transatlantyku Virginia poszukują ludzi do pracy, stanęliśmy w kolejce. Ja i moja trąbka. Styczeń 1927. Mamy 3 ludzi do pracy, powiedział facet z komisji rekrutacyjnej. Wiem, powiedziałem. Podniosłem trąbkę i zacząłem grać. On siedział nieruchomo. Patrzył się na mnie spokojnie z nieruchomą twarzą, spokojnie czekał, aż skończę, a później zapytał: Co to było? Nie wiem. Jak nie wiesz, co to jest, to to jest jazz! I wykrzywił usta w jakimś takim dziwnym grymasie, może to był uśmiech. Oni tam na górze ubóstwiają taką muzykę. Tam na górze miał oznaczać na statku, a ten niby uśmiech, że zostałem przyjęty. Daliśmy 3-4 razy dziennie. Naprzód dla bogaczy z pierwszej klasy. Później dla pasażerów z drugiej, a na końcu szło się dla tych biedaków, emigrantów, ale już bez oficjalnych sojuszy, tak jak się stało. Graliśmy, bo ocean jest wielki i mówi lęk. Graliśmy, żeby zapomnieli, gdzie są i kim są. I graliśmy do tańca, bo kiedy tańczysz, to nie możesz umrzeć. I graliśmy ragtime,
bo to jest muzyka, przy której Bóg tańczy i go nikt nie widzi. Witam na naszym statku, tym pływającym mieście, które do złudzenia przypomina Titanica. Proszę nie stawać, proszę. Widziałem tam tam, byłem i tak tam pukną wywala na zewnątrz. A propos, co tu państwo robicie? Czy to był jakiś zakład? Wierzyciel na karku? Spóźniona o 30 lat gorączka złota? Chcieliście państwo zmienić statek i nie zauważyliście, kiedy odpłyną? A teraz żona pewnie na policji mówi: to był taki miły, dobry, przyzwoity człowiek. On jedynie kłopił przez 30 lat. Słowem, co tu państwo robicie? 300 mil od najbliższego polarnego brzegu i 2 minuty do najbliższego ataku Turcji. Pardon, naprawdę. Żartowałem. Ten statek służy jak zbliża pod stronę oceanu. Jeszcze tylko 8 dni, 2 godziny, 11 minut i voila! New York! I muszę chyba państwu dodawać, że ten statek jest jedynie pod każdym względem. I już nigdy nie traci się okazja, żeby siedzieć tyłkiem na 10 cm fotela i setkach metrach wody na samym środku oceanu, mając przed oczami cud, rusza zachwyt, stopa ryby, a w sercu dźwięk jedynego, niezrównanego Atlantik, gdzie Bengul. Sam Sleepy Washington Planet. Asker de la Guerra, Benjo. Tim Tuli Trąbka! Jim Jim Bresgal Puzo! Summer Huggins Gitara! I na końcu, przy fortepianie, Danny Goodman, Didi Lemon, Nowe Cięto! Największy! Był rzeczywiście największy. Myśmy tylko grali muzykę, a on był czymś innym. To nie istniało, dopóki on tego nie zagrał. A kiedy przestawał, kiedy stał u fortepianu, znikało na zawsze. Danny Goodman, Teddy Lemon, Nowaczęta. Kiedy widziałem go po raz ostatni, siedział na bombie. Poważnie. Siedział na wielkim ładunku dynamitu. To długa historia. Mówił, nie jesteś jeszcze skończony. Tak długo, jak masz zamarzył dobrą historię i kogoś, komu możesz ją opowiedzieć. On miał dobrą historię. On sam był dobrą historią. I wtedy, siedząc na tym samym ładunku dynamitu, opowiedział mi ją, bo ja byłem jego najlepszym przyjacielem. A później, no cóż, później popełniłem tyle głupców, że choćby powieszono mnie głową na dół, nic już z moich kieszeni nie wyleci. Wszystko sprzedałem, nawet trąbkę. Ale tamtej historii? Nie. Mam ją nadal piękną i niepojętą, tak jak tamta muzyka, którą na środku oceanu grał czarodziejski fortepian, przy którym siedział Danny Goodman, Teddy Lemon, Nowe Cięto. Tym, który go znalazł, był marynarz, który nazywał się Danny Goodman. Znalazł go któregoś ranka w Bostonie, kiedy już wszyscy wysiedli ze statku. Nawet nie płakał, miał może 10 dni, leżał cicho z otwartymi oczami. Zostawili go w kartonowym pudle na fortepianie, w sali balowej pierwszej klasy. Nie wyglądał jednak na noworodka z pierwszej klasy. Takie rzeczy robili na ogół emigranci.
urodzić dziecko gdzieś pod podkładem, a potem zostawić je tutaj. Nie, żeby byli źli, to z nędzy, z tej czarnej nędzy. Także co jakiś czas trafiało nam się takie dziecko, które dla imigranta oznaczało mnóstwo kłopotów w biurze emigracyjnym i dodatkową gębę do wyżywienia. Zostawiali je dla nas. Pewnie myśleli tak, jeżeli zostawimy je na fortepianie w sali balowej pierwszej klasy, to może znajdzie jakiś bogacz i do końca życia będzie szczęśliwe. To był dobry plan, ale sprawdził się tylko w połowie. Nie zostało bogaczem, ale zostało pianistą. Najlepszym. Przysięgam, najlepszym. Także stary Goodman znalazł go i szukał jakiegoś znaku, który mu powiedział, kim to dziecko jest. Ale wszystko, co znalazł, to tylko napis na kartonowym pudle, wypisany granatowym atramentem T.D. Lemon. A obok tego jeszcze rysunek wielkiej cytryny, również granatowej. Danny był murzynem z Filadelfii, chłopem jak się patrzy. Wziął dziecko na ręce i powiedział Hello, Lemon. I coś mu w środku drgnęło, jakby uczucie, że został ojcem. Do końca życia twierdził, że TD znaczy Thanks, Danny. To był oczywiście absurd, ale on naprawdę w to wierzył. TD, Thanks, Danny. To dziecko zostawiono dla niego. Któregoś dnia ktoś mu przyniósł gazetę, w której był rysunek przedstawiający mężczyznę z głupawą twarzą, z wozikami Latin Lover, obok rysunek wielkiej cytryny i napis Tano D'Amato Królewskie Cytryny. Tano D'Amato Król Cytryn. Stary Danny ani mgnął. Co to zapytał? Zapytał. A potem poprosił o gazetę, bo obok reklamy były tam jeszcze wyniki wyścigów konnych. Nie żeby grał, interesowały go imiona koni. To była jego prawdziwa pasja. Mówił, popatrz wczoraj ten bieg z Klimle, nazwali go Szuka Guza. To czy historia. Albo ten tutaj przodem lepszy, skłamać można. Jednym słowem, interesowały go imiona koni. Gówno go obchodziło, który wygrał. Interesowały go tylko imiona. Temu dziecku dał na przód swoje. Danny Goodman. Jedyny akt próżności, na jaki sobie pozwolił w ciągu całego swojego życia. A potem dodał jeszcze T.D. Lemon, bo mówi, że to jest elegancko mieć litery w środku nazwiska. Wszyscy adwokaci je mają! Zawołał Bert Barton, który był kelnerem, a który wylądował w więzieniu dzięki adwokatowi o nazwisku John P.T.K. Ponder. Danny uśmiechnął się, a potem powiedział, jak zostanie adwokatem, to go zastrzelę. Ale potem rozmyślił się, zostawił te dwie litery i wyszło Danny Goodman T.D. Lemon. Piękne nazwisko. Uczyli się go wszyscy po cichu, w maszynowni, przy wyłączonych maszynach, na wodach portu Boston. Piękne nazwisko, powiedział Danny. Czegoś mu jednak brakuje. Brakuje mu wielkiego finiszu. Istotnie brakowało mu wielkiego finiszu. Znalazłem go we wtorek, nazwij go wtorek, zawołał Sam Houston, który był kelnerem. Danny milczał przez chwilę, a potem uśmiechnął się. Masz rację, Sam. Znalazłem go w pierwszym roku tego pieprzonego wieku, który Włosi nazywają Novecento. Nazwę go Novecento. Ale to nie jest imię, to jest liczba. To była liczba, teraz to jest imię. Danny Goodman, T.D. Lemon, Novecento. Chryste, jakie piękne nazwisko. Z takim nazwiskiem zajdzie daleko.
I pochylili się wszyscy nad pudłem, a Danny Goodman, Kiki Lemon, Nowoczęto uśmiechnął się do nich, a ich wszystkich zamurowało. Nikt się nie spodziewał, że takie małe dziecko może się aż tak zesrać. Danny Goodman był jeszcze marynarzem przez 8 lat, 2 miesiące i 4 dni. A później w czasie sztormu w maszynowni na pełnym morzu dostał w plecy urwanym blokiem. 3 dni trwało, zanim umarł. Był cały połamany w środku i nie było możliwości, żeby go poskładać na nowo. Nowoczęto miał wtedy 8 lat. Usiadł przy łóżku do niego i nie ruszał się stamtąd. Miał ze sobą stertę starych gazet, i z wielkim wysiłkiem czytał Deniemu, który już się szykował do przejścia na łono Abrahama, wyniki wszystkich gonitw konnych, które znalazł. Czytał tak, jak go nauczył Deni, z palcem przytkniętym do gazety, sylabizował powoli, czytał powoli, ale czytał. I tak Deni umarł przy 6 gonitwie, którą wygrała zupa jarzynowa na 2 długości przed niebieskim pokładem. Prawdą jest, że śmiał się, słysząc te imiona i śmiejąc się, wyziął ducha. Zawinęli go w sztywne płótno, na którym kapitan napisał czerwoną farbą Thanks, Danny, i oddali oceanu. I tak Nowoczęto został sierotą po raz drugi. Miał 8 lat i już chyba z 50 razy przepłynął ocean tam i z powrotem. Ocean był jego domem. Jeżeli chodzi o ziemię, to nigdy nie postawił na niej nogi, bo kiedy przypływali do portu, Danny bał się, że będą jakieś historie z biurem emigracyjnym, z dokumentami, że go zabiorą, i Nowoczęto zawsze zostawał na statku. A potem statek odpływał. Dla ścisłości trzeba dodać, że dla świata Nowoczęto w ogóle nie istniał. Nie było takiego miasta, parafii, biblioteki, drużyny bejsbolowej, gdzie by było odnotowane jego nazwisko. Nie miał ojczyzny, nie miał rodziny, nie miał daty urodzenia. Miał 8 lat, ale formalnie nigdy się nie urodził. Taka sytuacja nie może trwać wiecznie, mówiono do niego. Poza tym to jest niezgodne z prawem. Ale Danny miał na wszystko jedną odpowiedź. Pierwsze prawo. No, trudno było z nim dyskutować po takiej odpowiedzi. Po powrocie z rejsu Southampton, w czasie którego Danny umarł, kapitan postanowił raz na zawsze skończyć z tą całą komedią. Powiadomił władze portowe i polecił swojemu zastępcy, żeby przyprowadził do Nowoczęta. Tyle, że on go nie znalazł. Przez kilka dni szukali wszyscy po całym statku i nic. Przepadł jak kamień w wodę. Nikomu się to nie podobało, bo zresztą mówię, wszyscy już na tym statku polubili tego chłopaczka. Nikt nie chciał tego głośno powiedzieć, ale to tak łatwo skoczyć z nadburcia do wody, a potem cóż, ocean jest nieobliczalny. To też z ciężkim sercem 22 dni później odpływali do Rio de Janeiro. Jak zawsze były serpentyny, syreny, fajerwerki, ale tym razem było inaczej, bo stracili Nowoczęta i to na zawsze. I coś im wszystkim mroziło uśmiech i gryzło w sercach. Drugiego dnia podróży, kiedy już nie było widać świateł wybrzeży Irlandii, do kabiny kapitana wpadł Barry Bosman i zaczął go budzić, mówiąc, że musi natychmiast wstać i pójść coś zobaczyć. Kapitan zaklął, ale wstał i poszedł.
sala balowa pierwszej klasy. W dziach ludzie w piżamach, pasażerowie, którzy popuszczali kajuty. Za nimi marynarze, a z tyłu jeszcze palacze z maszynowym. Wszyscy w milczeniu, wpatrzeni, nowe częto. Siedział na taburecie przy fortepianie z dymdającymi nogami, które nawet nie sięgały podłogi i grał. Jak Bóg na niebie grał. Była ta muzyka lekka i piękna. Nie było w tym żadnej sztuczki. Jego ręce na klawiaturze. Bóg wie, jak to się stało, ale trzeba było posłuchać, jak on gra. Była tam jedna pani w różowym szlafroku z dziwnymi lodówkami na głowie, notabene bardzo bogata żona amerykańskiego właściciela firmy ubezpieczeniowej, której wielkie łzy spływały po twarzy nasmarowanej na noc kremem. To też kiedy obok niej stanął kapitan, którego zatkało, dosłownie zatkało ze zdumienia, ona, ta bogaczka, wskazała ręką na fortepian i zapytała, jak się nazywa? Nowe częto. Nie piosenka, dziecko. Nowe częto. Tak jak piosenka. Był to ten rodzaj konwersacji, który dla kapitana okrętu nie może przekraczać 3-4 zdań. Zostawił bogaczkę z łzami całą resztą, przeszedł przez salę balową. Zatrzymał się dopiero przy fortepianie. Chciał powiedzieć coś w rodzaju, gdzie ty się do jasnej cholery podziewałeś? Albo gdzie ty się tak kurde nauczyłeś grać? Ale jako człowiek przyzwyczajony do noszenia munduru zaczął myśleć jak człowiek w mundurze i powiedział tylko nowe cięto to jest absolutnie niezgodne z regulaminem. Nowe cięto był chłopcem rozgarniętym, który się szybko uczył. Spojrzał rozgrajająco na kapitana i powiedział tylko pierwszy to regulamin. Pierwsza podróż w pierwszym stopniu. Jeszcze nie zdążyłem się zapoznać z kursem naszego statku, a to trafia mi się największy sztorm w historii Wirginia. W środku nocy ocean zaczyna się pieklić i puszcza w ruch olbrzymie tafle wody. Człowiek myślał, że to się nigdy nie skończy. Ktoś na trąbce gra na statku w czasie sztormu może robić tylko jedno. Nie grać na trąbce, żeby nie pogarszać sytuacji i leżeć spokojnie na swojej koi. Ja tam w środku nie mogę wytrzymać. Wcześniej czy później przychodzi się do głowy ta myśl, skończył jak szczur. Ja nie chciałem skończyć jak szczur. Wyszedłem z kabiny, zacząłem kręcić się bez celu. Dobrze, że wiedziałem, gdzie jest toaleta, to są małe, pływające miasta. I tak minutając się z jednego końca w drugi, skręcając z jednego korytarza w drugi korytarz, musiałem się w końcu zagubić. Byłem kompletnie udupiony. I nagle w tym momencie pojawił się przede mną jakiś mężczyzna. Był elegancko ubrany, w ciemnym garniturze. Szedł prosto, jakby fale nie robiły na nim żadnego wrażenia, jakby spacerował po bulwarze w liceum. I to był nowe częto. Miał wtedy 27 lat, ale wyglądał nieco starzej. Jeszcze go prawie nie znałem, grałem na tym statku dopiero od 4 dni. Owszem, inni mówili o nim różne rzeczy. Mówili, że nowe częto urodził się na tym statku i nigdy z niego nie zszedł. Nigdy nie postawił stopy na ziemi. Mówili też, że gra jakąś nieistniejącą muzykę. Ja wiedziałem tylko, że za każdym razem, zanim zaczęliśmy grać, Fritz Hermann Biały, który kierował naszym zespołem tylko dlatego, że miał piękną twarz, bo w ogóle się nie zna na muzyce, podchodził do nowoczęta i mówił po cichu nowoczęto, bardzo proszę, tylko normalne nuty, okej? Okay? Nowoczęto kiwał głową i później grał normalne nuty
patrząc prosto przed siebie, nigdy nawet nie spojrzał na klawiaturę. Zdawało się, że to jest nieobecny. Teraz wiem, że rzeczywiście był nieobecny, ale wtedy po prostu zdawało mi się, że jest jakiś dziwny. Tamtej nocy, z miną bogatego faceta na wakacjach, spotkał mnie zagubionego w jakimś korytarzu, bladego jak ściana, spojrzał na mnie, uśmiechnął się i powiedział: chodź. Otóż jeżeli ktoś gra na trąbce, na statku i w czasie sztormu spotka kogoś, kto powie do niego: chodź, temu, co gra na trąbce, pozostaje tylko jedno: pójść. Poszliśmy, to znaczy on szedł, bo ja dalej nie mogłem złapać równowagi. Poszliśmy w końcu do sali malowej i tam obijając się trochę, to znaczy ja, bo on szedł prosto, jakby sunął po szynach, dotarliśmy do fortepianu. Wokół nas nie było nikogo, prawie ciemno, tylko tu i ówdzie jakieś światełko. No, często wskazał na drugi fortepian i powiedział: zdejmij blokadę. Tańczyliśmy na falach, trudno było utrzymać równowagę. Zdjęcie blokady z tych kółek było czystym szaleństwem. Jeżeli nie ufasz, zdejmij. Tu jakiś wariat, pomyślałem, ale zdjąłem. I co teraz? A teraz chodź i usiądź koło mnie. Nic nie rozumiałem. Byliśmy w środku nawałnicy, statkiem rzucano na wszystkie strony, a tu ten wariat z rękami leżącymi nieruchomo na klawiaturze mówi do mnie z uśmiechem: jeśli teraz nie przyjdziesz, to później już nie dasz rady. Okej, do diabła, zresztą nie mam nic do stracenia. Okej, jestem przy tym twoim taburecie i co teraz? A teraz nie bój się. I zaczął grać. No cóż, nikt nie musi wierzyć, bo ja też mogę sobie uwierzyć, gdyby ktoś mi to powiedział, ale ten fortepian zaczął się przesuwać po parkiecie sali balowej, a razem z nim my z Nowoczęto, który grał odgrywany z rokach do natury. Fortepian pozwał się do przodu, to do tyłu, kręcił się w kółko, ruszał prosto na szybę, zatrzymywał się głos od niej. Zdawało się, że może go poruszy i porusza nas. Ja już nic z tego nie rozumiałem, że często grałem odgrywany z rokach do natury. Jasne było, że on nie gra tak po prostu, on kieruje tym fortepianem tam, gdzie chce, rozumiecie? Przy pomocy klawiatury, czegoś tam jeszcze. Kieruje tam, gdzie chce. To było absurdalne, że tak było. Gdy tak próbowaliśmy pomiędzy stolikami, otwierało mi się o lampę, wtedy zrozumiałem, że to, co robimy, że to, co właśnie robimy, to jest tańczenie z ogniami. On i my, tam też zwariowani, niezrównani, spleceni w burzliwym walcu, na złocistym parkiecie nocy. Nowoczęto powiedział, że jeszcze musi tę sztuczkę udoskonalić. Ja powiedziałem, że to tylko kwestia wyregulowania hamulców. Natomiast kapitan po skończonym sztorze powiedział: do jasnej cholery! Wy dwaj wylądujecie teraz w maszynowni i tam zostaniecie, bo jak nie, to was pozabijam tymi rękami. Za wszystko ma się rozumieć, zapłacicie do końca życia, będziecie ciężko pracować. Jest to równie pewne jak to, że ten statek nazywa się Virginian, jak i to, że jesteście parą największych głupców, jacy kiedykolwiek pływali po oceanie. Tamtej nocy w maszynowni ja i Nowoczęto zostaliśmy przyjaciółmi. Na śmierć i życie. Większość czasu spędziliśmy na obliczaniu, ile nas będzie kosztować to wszystko, cośmy potłukli, ale im bardziej rachunek rósł, tym bardziej nas to śmieszyło. I kiedy tak sobie teraz o tym myślę, wydaje mi się, że to właśnie znaczy być szczęśliwym. Pamiętam, że zapytałem go wtedy, czy to prawda, że urodził się na tym statku i że nigdy nie zszedł na ląd. A on powiedział: prawda. To naprawdę prawda? To naprawdę prawda. Nie wiem dlaczego, ale poczułem w środku jakoś bezwiednie jakiś dreszcz. I był to dreszcz strachu. Tak.
Kiedyś zapytałem nowoczęta, o czym on u diabła tak myśli w czasie, kiedy gra, kiedy patrzy nieruchomo przed siebie, a jego ręce tam i z powrotem przebiegają klawisze. On powiedział: dzisiaj byłem w przepięknym kraju. Kobiety miały pachnące włosy, było pełno światła i pełno tygrysów. On po prostu podróżował. I za każdym razem lądował gdzie indziej. W centrum Londynu, w pociągu pędzącym przez pola, na szczycie góry tak wysokiej, że śniegu było po pas, w największym na świecie kościele, gdzie patrzył koluną i patrzył w twarz krucyfiksu. I zdawać by się mogło, cóż on może wiedzieć o śniegu, tygrysach, krucyfiksach, skoro nigdy nie opuścił tego statku. Naprawdę, on go nigdy nie opuścił. Ale to było tak, jakby te wszystkie rzeczy widział naprawdę. Kiedy powiedziałeś mu: no często, byłem w Paryżu. To on cię zapytał, czy byłeś w takim i takim parku, czy jadłeś w takiej i takiej restauracji. Wiedział wszystko. Mówił: lubię patrzeć na zachód słońca, spacerując po Pont Neuf, a potem zatrzymać się, żeby popatrzeć na przepływające barki i pomachać im ręką. Nowoczęto, czy ty byłeś kiedyś w Paryżu? Nie. No więc? To znaczy, tak. Co tak? W Paryżu. Mogłeś pomyśleć, że jest stuknięty, ale jeżeli ktoś ci bardzo dokładnie potrafi opowiedzieć, jak pachnie latem po deszczu na Bertram Street, to nie możesz myśleć, że jest stuknięty tylko dlatego, że on nigdy na Bertram Street nie był. W czyichś oczach, w czyichś słowach było to powietrze i on tym powietrzem oddychał. Po swojemu, ale oddychał. Świata może nie widział nigdy, ale przez 27 lat świat się przewijał przez ten statek i on ten świat podpatrywał i kradł mu duszę. Był w tym genialny, trzeba przyznać. Umiał słuchać i umiał czytać. Nie książka. Książki są dobre, ale umiał czytać ludzi. Znaki, jakie noszą na sobie. Odgłosy, miejsca, zapachy, ich ziemię, ich historię. On to wszystko katalogował, porządkował, układał. Codziennie dokładał malutki fragmencik do olbrzymiej mapy, którą miał w głowie. Olbrzymiej mapy świata, od krańca do krańca. Hotele, bary w zaułkach, wielkie rzeki, kałuże, lwy, tygrysy, samoloty. Cudowna mapa. A potem po tej mapie niby Bóg podróżował, podczas gdy jego palce ślizgały się po klawiszach, muskając pieszczotliwie serpentyny ragtime. Minął jakiś czas, zanim się zdecydowałem, żeby go o to zapytać. No zaczęto. Dlaczego chociaż raz nie spróbujesz zejść z tego statku, żeby zobaczyć świat na własne oczy? Dlaczego nie wyjdziesz z tego pływającego więzienia, żeby zobaczyć świat na własne oczy? Mógłbyś być teraz na twoim Pont Neuf, patrzeć na przepływające barki i całą resztę. Na fortepianie grasz nieziemsko. Ubóstwialiby cię. Zarobiłbyś mnóstwo pieniędzy. Mógłbyś sobie kupić najpiękniejszy dom. Mógłbyś kazać zbudować w kształcie okrętu, ale stanąłby tam, gdzie ty chcesz. Na Bertram Street albo pośród tygrysów. Nowoczęto, na rany boskie. Nie możesz tam i z powrotem pływać po oceanie jak jakiś idiota. Nie jesteś idiotą, jesteś wielki. A tam jest świat. Cały świat. To takie proste. Wystarczy tylko zejść kilka kroków po tym trapie i potem jest wszystko. Wszystko. Nowoczęto. Dlaczego nie spróbujesz i nie zejdziesz chociaż raz? Chociaż jedyny raz. Dlaczego? Nowoczęto. Dlaczego? Dlaczego? Było to latem 1932 roku, kiedy na Virginian wsiadł Jelly Roll
Morton. Dla kontrastu ze swoją czarną skórą był cały ubrany na biało. Miał nawet biały kapelusz, a na palcu pierścień z takim brylantem. Był to człowiek, który na afiszach swoich plakatów kazał pisać: dziś wieczorem Jerry Roll Morton, wynalazca jazzu. Naprawdę tak myślał, wynalazca jazzu. Zaczął od grania w burdelach w Nowym Orlanie i tam nauczył się muskać nuty i pieścić klawisze. Piętro wyżej kochali się ludzie i chcieli muzyki, która by wślizgiwała się za zasłony i pod łóżka, nie przeszkadzając w niczym. On umiał grać taką muzykę i trzeba przyznać, był w tym najlepszy. Ktoś powiedział mu o istnieniu Lowe Chanta, pewnie powiedzieli mu coś takiego: to najlepszy pianista na świecie. Chociaż Lowe Chanto nigdy nie zagrał ani jednej nuty poza Virginią, to był już postacią na swój sposób sławną, pewnego rodzaju legendą. Ludzie, którzy schodzili ze statku, mówili o cudownej muzyce i pianiście, który gra tak, jak gdyby miał cztery ręce. Opowiadał im różne historie, niektóre zresztą prawdziwe, jak na przykład ta o senatorze Wilsonie, który spędził całą podróż na pokładzie trzeciej klasy, bo tam Lowe Chanto nie grał już nut normalnych, tylko swoje własne, które normalne nie były. Miał tam na dole pianino i chodził grać późnym popołudniem lub nocą. Chciał, żeby ludzie grali mu swoje piosenki. Czasami ktoś grał gitarę albo akordeon i grał jakąś muzykę, nie wiadomo skąd się wywodzącą. Lowe Chanto muskał klawisze i słuchał. Podczas kiedy inni grali lub śpiewali, on muskał klawisze i powoli to muskanie zaczęło się przeradzać w prawdziwą muzykę i z czarnego pianina zaczynały płynąć dźwięki nie z tego świata. Można było oszaleć. I senator Wilson oszalał. Trzeba było go na siłę wyciągać ze statku po przybyciu na ląd, bo gdyby to od niego zależało, zostałby tam do końca swoich pieprzonych dni, żeby słuchać, jak gra Lowe Chanto. Pisali o tym w gazetach, ale to naprawdę prawda. Także jakiś gość podszedł do Jerry Roll Mortona i powiedział mu tak: na tym statku jest ktoś, kto jak chce, to gra jazz, a jak nie chce, to gra coś, co brzmi jak 10 jazzów razem wziętych. Jerry Roll Morton miał niezły charakter, wszyscy o tym wiedzieli. Zapytał tylko: jak może grać dobrze ktoś, kto nie ma jaj, żeby zejść z tego pieprzonego statku? I zaczął się skręcać ze śmiechu. I tak by się pewnie skończyło, gdyby ten ktoś nie powiedział: śmiej się, śmiej. Ale jeżeli on się kiedyś zechce zejść z tego statku, to ty wrócisz do grania w burdelach, jak mówi Bóg. Do grania w burdelach. Jerry Roll Morton nic nie powiedział, wyciągnął z kieszeni mały pistolet z rękojeścią z masy perłowej, wycelował mówiącego, ale nie wystrzelił. Zapytał tylko: gdzie jest ten pieprzony statek? Miał na myśli pojedynek. Takie zawody między muzykami. Grali swoje najlepsze kawałki, któryś z nich zwyciężał. Żadnego przelewu krwi, ale za to potężna porcja nienawiści. Muzyka i alkohol. Nieraz przez całą noc. To właśnie miał na myśli Jerry Roll Morton, chcąc raz na zawsze skończyć z tymi bzdurami z pianistą na oceanie. Problem polegał na tym, że Lowe Chanto na lądzie nie grał nigdy. Porty były już po trochu lądem, a musiał grać tylko na morzu. Tam, gdzie ziemia jest już tylko odległym światłem, wspomnieniem lub marzeniem. Jerry Roll Morton nakrył się szpetnie, wykupił bilet do Europy i z powrotem i wsiadł na Virginia. On, który nigdy nie postawił nogi na żadnym statku, za wyjątkiem tych, które kursowały po Mississippi. To najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem w życiu, powiedział do reporterów, którzy się tłumnie zgromadzili, żeby go pożegnać na molo numer 14 w Bostonie. Po czym wsiadł na Virginia, zamknął się w kabinie i czekał, aż ziemia stanie się tym podległym światłem, marzeniem lub wspomnieniem. Lowe Chanto
Niewiele się tą całą historią przejmował. Pojedynek? Ale po co? Myślę jednak, że chciał się czegoś nauczyć. Chciał się dowiedzieć, jak gra wynalazca jazzu. Myślę, że był trochę jak stary Dymi. Nie interesowały go zawody, interesowała go cała reszta. Cała reszta. O godzinie 20:35, drugiego dnia podróży, kiedy Virginian z szybkością 20 węzłów obrał już kurs na Europę, w drzwiach sali balowej pojawił się Jelly Roll Morton. Na jego widok wszyscy wiedzieli, co mają robić. Tancerze na parkiecie zamarli, my z Bendu odłożyliśmy instrumenty, barman nalał whisky do szklanki, wszyscy ucichli. Jelly Roll Morton podszedł do fortepianu i spojrzał w oczy Nowoczętowi. Nic nie powiedział, ale w powietrzu czuło się te słowa. Zabieraj się stąd. Nowoczęto spojrzał na Jelly Roll Mortona i zapytał. To pan jest tym, który wynalazł jazz, prawda? Zgadza się. A ty jesteś tym, który umie grać tylko wtedy, kiedy ma ocean pod tyłkiem. Zgadza się. Przedstawili się sobie. Jelly Roll Morton usiadł przy fortepianie i zaczął grać. Raptem, ale taki raptem, jakiego jeszcze nikt nigdy nie słyszał. To nie była muzyka, to było prześlizgiwanie się po klawiaturze. Jakby jedwabna halka spływała tanecznym ruchem z ciała kobiety. Były tam wszystkie burdele Ameryki, ale burdele luksusowe, takie, w których nawet szatniarki są piękne. Jelly Roll Morton zakończył kaftując serię niedostrzegalnych wysokich nutek na skraju klawiatury, czym kaskady pereł spadających na marmurową posadzkę. Papierot, którego przedtem położył w poprzek na skraju fortepianu, wypalił się do połowy, ale popiół nie spadł. Zdawało się, że nie chce spać, żeby nie narobić hałasu. Jelly Roll Morton wziął papierosa w palce, ale popiół nie chciał spać. Może to była jakaś sztuczka, nie wiem, ale nie spadł. Wynalazca jazzu podszedł do Nowoczęta, podsunął mu pod nos papierosa razem z tym całym popiołem i powiedział: twoja kolej, marynarzu. Nowoczęto uśmiechnął się. Był rozbawiony. Podszedł do fortepianu i zrobił rzecz najgłupszą z możliwych. Zagrał piosenkę Wróć, tatusiu. Rzecz całkowicie idiotyczną usłyszał ją kiedyś od jakiegoś emigranta. Bardzo mu się podobała. Uważał, że jest niezwykle wzruszająca. Z pewnością nie był to popisowy kawałek. Od biedy nawet ja potrafiłbym to zagrać. On zagrał, bawiąc się basami, porzucając kilka swoich własnych ozdobników, ale dalej była to rzecz idiotyczna. I taką pozostała. Jelly Roll Morton wyglądał jak ktoś, komu ukradziono prezenty gwiazdkowe. Spiorunował Nowoczęta wzrokiem, podszedł do fortepianu i zagrał bluesa. Ale takiego bluesa, który by nawet niemieckiego mechanika samochodowego doprowadził do łez. Zdawało się, że jest tam cała bawełna wszystkich murzynów świata i on ją tymi nutami zbiera. Można było oszaleć. Wszyscy wstali ze łzami w oczach i bili brawo. Jelly Roll Morton nawet nie kiwnął głową. Widać było, że ma podziurki w nosie tej całej historii. Znowuż przyszła kolejna Nowoczęta. Od początku mu nie szło, ponieważ usiadł do fortepianu z oczami pełnymi łez. Wzruszył się tym bluesem i to nawet nie trudno zrozumieć. Najgorsze jest to, że przy tej całej muzyce, którą miał w rękach i w głowie, wiecie, co postanowił zagrać?
tego samego bluesa, którego przed chwilą usłyszał. Był taki piękny, powiedział do mnie następnego dnia na swoje usprawiedliwienie. Wyobraźcie sobie, on nie miał żadnego pojęcia, co to jest pojedynek. Żadnego pojęcia. Zagrał tego bluesa. Najgorsze, że w jego głowie ten blues zamienił się w samą serię powolnych akordów ciągnących się procesją jeden po drugim, jakichś dziwnych, nieharmonijnych. Grał skulony nad klawiaturą, rozkoszując się każdym z tych akordów. Inni mniej. Rozległo się nawet kilka gwizdów. Jerry Rowmorton ostatecznie stracił cierpliwość. Nie tyle podszedł, co przyskoczył do fortepianu, do siebie, ale tak, żeby wszyscy słyszeli, powiedział: pieprz się, idioto, i zaczął grać. Ale słowo grać nie jest to słowem właściwym. Sztukmistrz, akrobata. Robił co chciał z klawiaturą, która ma 88 klawiszy. Z zawrotną szybkością, bez żadnej pomyłki, z kamienną twarzą. To już nie była gra, to były sztuczki iluzjonista, magia. Coś wspaniałego, nie ma dwóch zdań, coś wspaniałego. Wszyscy oszaleli, wstali, krzyczeli i bili brawo. Zrobił się burdel jak na nowy rok. Ale ja w tym całym burdelu natknąłem się na nowoczęta. Miał bezgranicznie zdumioną i rozczarowaną minę. Ależ to zupełny głupiec, powiedział. Nie odpowiedziałem. Nie było co odpowiedzieć. Nowoczęta nachylił się do mnie i powiedział: proszę cię, daj mi papierosa. Byłem tak ogłupiały, że mu go dałem. Chcę powiedzieć, nowoczęto nigdy nie palił, on nigdy nie zapalił papierosa. Wziął mojego papierosa, przeszedł przez całą salę, zbliżył się do fortepianu. Minęło kilka chwil, zanim ci na sali zorientowali się, że on jeszcze może zechce coś zagrać. Rozległo się kilka gwizdów, jakieś śmiechy. Ludzie są okrutni dla przebywających. Nowoczęto czekał spokojnie, aż się wszystko uspokoi. Wyjął z kieszeni mojego niezapalonego papierosa, położył go w poprzek na skraju fortepianu . Spojrzał na Jerry'ego Rowmortona, który stał przy barze pijąc szampan, i powiedział: sam tego chciałeś, zakichany pianisto, i zaczął grać. Wszystko z zapartym tchem, z oczami wlepionymi w fortepian, z otwartymi ustami, jak jacyś idioci. I nadal tak trwali w milczeniu, jakby ogłuszeni końcową serią akordów, kiedy to się zdawało, że to gra z torą, że fortepian lada chwila rozleci się na kawałki. I w tym przeraźliwym milczeniu nowoczęto wstał, podniósł mojego niezapalonego papierosa, pochylił się do przodu, poza klawiaturę, dotknął papierosa do strun fortepianu. Lekkie skwierczenie, cofnął rękę. Papieros palił się. Palił się w najlepsze. Nowoczęto zbliżył się do Jerry Rowmortona, który przy barze pił szampana. Podsunął mu pod nos papierosa i powiedział: masz,
wyparł sobie: ja nie potrafię. W tym momencie publiczność otrząsnęła się z wrażenia. Nastąpił wybuch okrzyków, aplauzu, klasków. Wszyscy krzyczeli, wszyscy chcieli dotknąć nowoczęta. Ogólny bajzel, czegoś takiego jeszcze nie widziano. Nie można było nic zrozumieć. Ja jednak w tym całym bałaganie dostrzegłem Jerry Warburtona, jak próbował nerwowo wypalić tego cholernego papierosa. Chciał zrobić minę, ale nie bardzo mu to wychodziło. Nie wiedział nawet, gdzie podjąć oczy. A potem jego motyla ręka zaczęła się trząść. Trząsła się tak bardzo, że popiół oderwał się od papierosa i spadł naprzód na jego elegancki garnitur, a później zsuwając się coraz niżej na jego prawy czarny but. Błyszczący but z czarnego lakieru. Popiół jak biały kłębek. Jerry Warburton spojrzał i nagle coś zrozumiał. Obrócił się napięcie i powoli, tak powoli, że popiół pozostał na miejscu, przeszedł przez salę balową i zniknął. Razem ze swoimi lakierkami, popiołem na jednym z nich, zniknął, bo zrozumiał, że ktoś wygrał, ale tym razem to nie był on. Resztę podróży Jerry Warburton spędził zamknięty w swojej kabinie. Po dopłynięciu do Southampton wysiadł w Virginia i następnego dnia wrócił do Ameryki, ale już innym statkiem. Nie chciał słyszeć o nowoczęta. Miał w tej historii podziurki w nosie. Chciał wrócić do domu i koniec. Z pokładu trzeciej klasy nowoczęta patrzył, jak on schodzi na dół w swoim białym ubraniu i niezliczonymi walizkami z jasnej skóry. Pamiętam tylko, jak powiedział: pieprzyć jazz. Liverpool, Nowy Jork. Nowy Jork, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Nowy Jork. Nowy Jork, Hamburg. Hamburg, Floryda. Floryda, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Boston. Boston, Nowy Jork. Ocean dookoła. I tam na środku oceanu spadł obraz. Ta historia z obrazami zawsze robiła na mnie wrażenie. Wiszą sobie latami i nagle trzask! Spadają bez powodu. Wiszą sobie na gwoździu, nikt im nie przeszkadza i nagle trzask! Spadają jak kamienie. W zupełnej ciszy, gdzie nic się wkoło nie dzieje, nawet mucha nie przeleci. Nagle trzask. Dlaczego? Z jakiego powodu? Nie wiadomo. Co się musiało stać gwoździowi, że nagle zadecydował, że już dłużej nie może? Czyżby i on jednak musiał decydować? Może on miał duszę? Może omawiał to z obrazem, roztrząsali to każdego dnia, każdego wieczoru? Ustalili datę, godzinę, moment, sekundę, teraz trzask. A może to wszystko było umówione od dawna? Może o tym wiedzieli od dawna? Słuchaj, ja puszczam za 7 lat. Okej, mnie to pasuje. No to może 13 maja koło 6? No powiedzmy za 15:06, okej? Okej. No to dobranoc. Dobranoc. 7 lat później, 13 maja, za kwadrans 6. Trzask. Nie do wiary. Można przeleć, lepiej o tym nie myśleć, bo można zwariować. Kiedy na środku oceanu spada obraz. Kiedy budzisz się rano, już jej więcej nie kochasz. Kiedy otwierasz gazetę i czytasz, że właśnie wybuchła wojna. Kiedy patrzysz na pociąg i myślisz: ja muszę stąd wyjechać. Kiedy spoglądasz w lustro i widzisz, że już jesteś stary. Kiedy nowoczęta na środku morza podnosi głowę z nad talerza i mówi: za 3 dni w Nowym Jorku wysiądę z tego statku. Zamurowało mnie. Trzask. Ale obrazu nie możesz o nich zapytać.
a nowoczem to możesz. Przez 3 dni dałem mu spokój, a potem zacząłem go zamęczać. Musiałem się dowiedzieć, dlaczego ktoś, kto przez 32 lata nie szedł ze statku, nagle decyduje się, żeby go opuścić, nie mówiąc ani słowa swojemu najlepszemu przyjacielowi. Długo nie chciał mi powiedzieć, ale w końcu wyznał. Chcę zobaczyć morze. Myślałem, że sobie żartuję. Nowoczęto, od 32 lat codziennie oglądasz morze. Tak, stąd, a ja chcę je zobaczyć stamtąd. O mój Boże, myślałem, że mam do czynienia z dzieckiem. Okej, poczekajmy, aż wrócimy do portu, wtedy się wychyl, przyjrzyj się i zobaczy, że to jest to samo. Nie, to nie jest to samo. Mogę tu zostać jeszcze przez lata, ale może nigdy do mnie nie przemoli. Teraz zejdę na ląd, będę żył jak normalny człowiek, a potem któregoś dnia wyruszę, dotrę na jakieś wybrzeże, podniosę głowę i zobaczę, jak morze do mnie krzyczy. Naukowo. Piramidalna, naukowa bzdura. Nie powiedziałem mu tego jednak. W gruncie rzeczy ja chciałem, żeby Nowoczęto zszedł kiedyś na ląd, ożenił się z jakąś miłą dziewczyną i miał to wszystko, co może mu przywieźć życie przy odrobinie szczęścia i dobrej woli. To też, chociaż pomyślałem, że ta historia z morzem jest kompletną bzdurą, to jednak kiedy pomyślałem, że może mi pomóc wprowadzić Nowoczęta na ląd, to ja nie mam nic przeciwko temu. Powiedziałem, że podaruję mu swój płaszcz, że zrobi wrażenie schodząc po trapie w takim płaszczu. Nowoczęto nawet się trochę wzruszył. Ale przyjdziesz odwiedzić mnie tam na lądzie? O mój Boże, coś mnie ściskało w gardle, jakiś kamień. Ja nie cierpię pożegnać, on mnie zabije takim gadaniem. Starałem się zaśmiać jak najnaturalniej mogłem, ale to wypadło żałośnie. Owszem, powiedziałem, oczywiście, że przyjdę i pójdziemy na spacer przez pola z twoim psem i twoja żona upiecze indyka i takie różne bzdury. Nowoczęto śmiał się, ja też, ale w gruncie rzeczy obydwoje wiedzieliśmy, że coś się kończy, że coś się miało stać i coś się stanie. Danny Goodman, Didi Lemon, Nowoczęto, któregoś lutowego dnia wysiądzie w nowojorskim porcie, zejdzie na ląd po 32 latach spędzonych na morzu, żeby zobaczyć morze. Na trzecim stopniu zatrzymał się nagle. Co mu jest, las gówno? Zapytał Neil O'Connor, Irlandczyk, który niewiele kojarzył, ale nigdy nie opuszczało go poczucie dobrego humoru. Nie wiem, powiedziałem. Może czegoś zapomniał. Tak? Czego? Może zapomniał, po co schodził? Nie mów głos. A on tymczasem tak stał, patrząc się nieruchomo przed siebie. Wydawało się, że to trwa całą wieczność. A potem nagle zrobił coś niespodziewanego. Zdjął kapelusz i rzucił go za burtę. Kiedy podnieśliśmy oczy, Nowoczęto wchodził z powrotem na statek z dziwnym uśmiechem na twarzy. Jeszcze 2 kroki i zniknął w głębi Virginia.
długo nie chciał mi powiedzieć, co zobaczył z tego cholernego trzeciego stopnia. Przez kilka następnych rejsów nauczęty był jakiś dziwny. Mówił mniej niż zwykle i zdawał się pochłonięty jakimiś swoimi prywatnymi sprawami. Myśmy go nic nie pytali i tak było lepiej. Aż nagle któregoś dnia wszedł do mojej kabiny i powiedział: dzięki za płaszcz. Świetnie tym wyglądałem, zrobił mi wrażenie, ale teraz jest już lepiej. Nie chcę, żebyś myślał, że jestem nieszczęśliwy. Już nigdy nie będę. Zastanowiło mnie to zdanie. Nie chcę, żebyś myślał, że jestem nieszczęśliwy. Już nigdy nie będę. Kiedy to mówił, wygląda na człowieka, który wie, dokąd idzie, takiego, który tam dojdzie. Tak jak wtedy, kiedy siadał do fortepianu, w jego rękach nie było wahania, klawisze tylko zdawały się czekać na te nuty, które pojawiały się tam tylko dla nich i tylko dla nich. Zdawało się, że improwizuje, ale gdzieś w jego głowie te nuty były zapisane od zawsze. Zrozumiałem, że tego dnia Nowoczęto postanowił usiąść przed białymi i czarnymi klawiszami swojego życia i zacząć grać muzykę szaloną i genialną, wspaniałą, najwspanialszą ze wszystkich. I że w tak tej muzyki będą tańczyć jeszcze te wszystkie dni, które mu w życiu pozostały. I że już nigdy w życiu nie będzie nieszczęśliwy. Ja zszedłem z Virginia latem 1933 roku. Spędziłem na nim 6 lat, ale zdawało mi się, że to było całe moje życie. Nie zszedłem na dzień czy dwa, zszedłem na zawsze, z kartą wyokrętowania, zaległą garżą, skończyłem z oceanem. Nie, żeby mi się to nie podobało. Był to dobry sposób na życie, ale nie wyobrażałem sobie, że to może trwać wiecznie. Jeżeli jesteś trębaczem, to na morzu jesteś zawsze obcy i wcześniej czy później powinieneś wrócić do domu. Lepiej wcześniej, powiedziałem do Nowoczęta, a on to zrozumiał. Wiedziałem, że nie ma najmniejszej ochoty patrzeć na mnie, jak schodzę po trapie, ale nie powiedział nic. I tak było lepiej. Ostatniej nocy graliśmy jak zwykle dla tych durni z pierwszej klasy. Przyszła kolej na moje solo i już po kilku taktach usłyszałem fortepian, który cicho i miękko towarzyszył każdej mojej nucie. Pozwolili nam grać długo, żebyśmy sobie mogli powiedzieć to wszystko, co tak trudno wyrazić słowami. Grałem na tle Nowoczęta, który towarzyszył każdej mojej nucie tylko tak, jak to on potrafił. Dookoła nas tańczyli ludzie, nic nie rozumieli. Cóż oni mogli zrozumieć? Może tylko ktoś jeden powiedział do kogoś drugiego: popatrz na tego strąbku, chyba jest stuknięty albo pijany. Gra i płacze. Jak się potoczyły sprawy po moim zejściu z Virginia, to już jest zupełnie inna historia. Może i udałoby mi się zrobić coś dobrego, gdyby nie wybuchła ta przeklęta wojna. Wszystko się skomplikowało i trzeba było być naprawdę mądrym, żeby się w tym wszystkim połapać. I mieć cechy charakteru, których ja miałem. Ja umiałem tylko grać na trąbce. Jezu nigdy nie myślał o Nowoczęto. Często go wspominałem. Często myślałem, co by było, gdyby tutaj było, czy powiedziałby pierwszy wojnę. Kiedy ja to mówiłem, to brzmiało zupełnie inaczej. Także o Virginia i Nowoczęto nie słyszałem przez wiele lat, aż któregoś dnia dostałem list. Pisał Neil O'Connor, ten Irlandczyk, którego nigdy nie opuszczało poczucie dobrego humoru. Pisał, że Virginia wyszedł zmasakrowany z wojny, służył jako pływający szpital i był w takim stanie, że postanowiono go zatopić. Wysadzono resztkę załogi w Plymouth, naładowano dynamitem i wcześniej czy później odchorują na pełne morze, żeby go zatopić. Bum! I po wszystkim. A potem było jeszcze postscriptum. Masz $100? Przysięgam, że oddam. A potem jeszcze drugie postscriptum. A Nowoczęto nie wysiadł. Tylko tyle. A Nowoczęto nie wysiadł.
Przez dwa dni obracałem list w rękach, a później wsiadłem w pociąg, pojechałem do Plymouth, pojechałem do portu, odnalazłem Virginię, przekupiłem strażników i przeszukałem cały statek od góry do dołu. Usiadłem na jakiejś skrzyni, położyłem kapelusz na ziemi i czekałem, nie wiedząc, co zrobić. Musiał wiedzieć, że przyjdę, tak jak zawsze wiedział, co zagrać. Miał bladą twarz, ale tak jakoś piękną, bez śladu znużenia. Nie było żadnego światła poza tym, które sączyło się z zewnątrz. Ano, zaczęto mnie wysiadł. Białe dłonie, starannie zapięta marynarka, błyszczące buty. Ano, zaczęto nie wysiadł. W ciemności wyglądał jak jakiś książę. Wyleci w powietrze z całą resztą na środku morza. Wielki fajerwerk, na który wszyscy będą się patrzeć z mola i wybrzeża. Wielki fajerwerk, adieu, kurtyna spada, dym i płomienie, a potem jeszcze tylko wielka fala. Danny Goodman, T.D. Lemon, Nowaczęto. Na tym statku pogrążonym w ciemności jedynym wspomnieniem o nim jest już tylko jego głos mówiący cicho i powoli. Na tym przeklętym trapie wszystko było tak dobrze. Nie miałem wątpliwości ludzkiej. Wszystko było w porządku. Nie było problemu. To nie to, co zobaczyłem, kazało mi się zatrzymać. Ale to, czego nie zobaczyłem. W całym tym wielkim mieście było wszystko za wyjątkiem końca. Nie było miejsca, gdzie to się wszystko kończy. Końca świata. A teraz weźmy fortepian. Klawisze się zaczynają. Klawisze się kończą. Jest ich 88. Nie są nieskończone. Nieskończony jesteś ty i muzyka, którą możesz na nich zagrać. Ich jest 88. Ty jesteś nieskończony. Do tego się przyzwyczaiłem, z tym mogę żyć. Ale kiedy schodzę po tym trapie i widzę przed sobą klawiaturę, która się składa z miliona, miliardów klawiszy, jeżeli to jest prawda, że ta klawiatura jest nieskończona, to tam nie ma muzyki, którą możesz zagrać. Usiadłeś na złym taborecie. To jest fortepian, na którym gra Bóg. Chryste, czy widziałeś te ich ulice? Tylko te ich ulice, jest ich tysiące. Jak wy możecie wybrać chociaż jedną? Jedną kobietę, dom, miejsce, na którym stanę, sposób śmierci. Ja urodziłem się na tym statku. Tutaj też przewinęło się życie, ale tylko po 2000 osób naraz. Tutaj też były marzenia, ale tylko tyle, ile się mieści między dziobem i rufą. Grałeś swoje szczęście na klawiaturze, która nie jest nieskończona. Do tego się przyzwyczaiłem. Ziemia to dla mnie statek za duży. To
podróż za długa, to kobieta za piękna, to zapach za mocny, to muzyka, której nie potrafię grać. Ja nie zejdę z tego statku. Proszę. Pozwól mi tu zostać. Proszę. A teraz posłuchaj, bracie, i postaraj się zrozumieć, jeśli potrafisz. Cały ten świat przed oczami straszny, ale piękny, za piękny. I strach przed tym krokiem. Statek. Znowu i na zawsze statek. Mały statek. I ten cały świat przed oczami przez wszystkie noce. Znowu. Marzenia. Możesz umrzeć, jeżeli im się poddasz. Chęć zejścia na ląd i strach przed tym krokiem. Od tego można oszaleć. Oszaleć. Musisz coś z tym zrobić i ja to zrobiłem. Najpierw sobie wyobraziłem, a potem zrobiłem. Kroku do kroku. Przez lata. 12 lat. Miliardy chwil. Proces niezauważalny i powolny. Ja, który tak się bałem opuścić ten statek, żeby się ratować, zacząłem opuszczać życie. Stopień po stopniu. Z każdym krokiem, z każdym stopniem jedno marzenie, któremu mówiłem, żegnaj. Ja nie jestem szalony, to nie jest szaleństwo, bracie. Nie jesteśmy szaleni, kiedy próbujemy ratować sobie życie. Jesteśmy jak wygłodniałe zwierzęta. To jest perfekcja, geniusz, geometria. Marzenia rozrywały mi duszę. Mogły mnie wprowadzić w życie, ale mi się nie udało. W związku z tym postanowiłem je uśpić i zamknąć w sobie jedno po drugim. Wszystkie kobiety świata uśpiłem, grając przez całą noc dla jednej. Przez całą noc kołysała głową w rytmie muzyki, ja na chwilę nie opuściwszy oczu, a kiedy w końcu wstała i odeszła, odeszła nie tylko ona, ale wszystkie kobiety świata. Ojca, którym nigdy nie byłem, uśpiłem sobie, czuwając przy umierającym dziecku. Chciałem być ostatnią rzeczą, jaką zobaczy. A kiedy w końcu odszedł, patrząc mi w oczy, odeszli z nim wszyscy synowie, których nigdy nie miałem. Uśpiłem wszystkich moich przyjaciół, grając tamtej nocy dla ciebie i z tobą. W twojej twarzy, w twoich oczach byli wszyscy moi przyjaciele i odeszli razem z tobą, kiedy ty odeszłeś. Powiedziałem, żegnaj cudom, kiedy usłyszałem śmiech ludzi, którzy przeżyli wojnę. I powiedziałem, żegnaj wściekłości, kiedy zobaczyłem, jak ten statek napełniają dynamitem. Powiedziałem, żegnaj muzyce, kiedy mi się udało ją całą zamknąć w jednej, króciutkiej nucie. I powiedziałem, żegnaj radości, kiedy zobaczyłem dzisiaj ciebie, jak wchodzisz na ten statek. To nie jest szaleństwo, bracie, to jest precyzja, geometria. Rozbroiłem życia ze smutku. Uśpiłem marzenia. Gdybyś mógł przebyć wstecz moją drogę, zobaczyłby się wszystkie uśpione, zaklęte, nieruchome, zatrzymane raz na zawsze, znaczące puls tej dziwnej podróży, której jeszcze nigdy nikomu oprócz ciebie nie opowiedziałem. Już widzę tamtą scenę, tam na górze. On nie może znaleźć mojego nazwiska,
To jak się pan nazywa? Nowoczęto. Nurtabartolo, Nowalis, Noryjski, Nosz. Bo ja się urodziłem na statku i tam też umarłem. Słucham? Urodziłem się na statku, tam umarłem. Nie wiem, czy to jest gdzieś zanotowane. Zatonięcie? Nie, wybuch. 6,5 kwintala dynamitu. Bum. A teraz wszystko w porządku? Tak, tak, wszystko w porządku, tylko ta historia z ręką. Zaginęła ręka, ale zapewniono mnie, że... Nie ma pan ręki? Tak, wie pan, w czasie eksplozji. Której ręki panu brakuje? Lewej. Aj, aj, aj. Co takiego? Obawiam się, że mamy tylko prawe. Prawe ręce? Tak, na wszelki wypadek, gdyby miał kłopot z... Kłopot z czym? Chcę powiedzieć, że gdyby pan wziął prawą rękę zamiast lewej. Prawą zamiast lewej? No, wie pan, no, lepsza prawa niż żadna. Też tak myślę. Proszę poczekać, zaraz ją panu przyniosę. No nie, wie pan, panę za parę dni może będzie pan miał lewą. Pech. Wieczność w raju. Z dwoma prawymi rękami. Jak to się przeżegnać? Nie wiadomo, którą użyć. Wieczność. Miliony lat. Robić się durnia? Piekło. W raju. Wcale nie do śmiechu. No tak, ale jaka to by mogła być muzyka? Takie dwie prawe ręce? Żeby tam jeszcze tylko był jakiś fortepian. To co masz, bracie, pod tyłkiem to dynamit, lepiej podnieś się i idź stąd. To już koniec. Tym razem to już naprawdę koniec. Wielki człowiek, wielki aktor, Jurek Habon. Dziękujemy. Dzięki Tobie możemy mieć kontakt z wielką sztuką. Nie zapominają nas zawsze te progi będą dla siebie otwarte. Dziękuję.